husarze do pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. Koleżanki i koledzy, myślę, że wszystko w pełni zostało przedstawione. Ja tylko z punktu widzenia pracownika powiem jedno. Ja mogę chodzić głodny, ale moja dwójka dzieci i wasze dzieci nie. Niestety. I dosyć trąbienia w trąbki i opowiadania ludziom bzdury, że jesteśmy w sporach zbiorowych i organizujemy strajki. Strajk będzie, bo tego wy sobie życzycie, prawda? Oczekiwaliście działań ze strony związku zawodowego, jak i zarówno innych organizacji związkowych. Działania są, są kompetentne ruchy ze strony organizacji, prawne, które idą z literą prawa. Reszta zależy tylko i wyłącznie od załogi. Bo jest mi naprawdę bardzo przykro, gdy się słyszy, że związki zawodowe w zakładzie nic nie robią. Związki robią i uczynią to, czego oczekujecie z dniem dzisiejszym. Bo z dniem dzisiejszym litera prawa nakazuje jasno iść dalej, brnąć w to, czego oczekujecie. Spór nabrał dzisiaj mocy. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że kwota, która jest zaproponowana, nie wzrośnie, będzie referendum, będzie negocjator i jeżeli wyrazicie zgodę, a z tego, co opiniujecie, chcecie strajku, będziecie mieli strajk. Jestem bardzo szczęśliwy, że organizacje związkowe, które są z nami tutaj obecne, pewnego rodzaju rzeczy w naszym zakładzie Fiat Auto Poland zrozumiały i są obecne. Bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że lawina strajkowa się posypie się w każdych centralach na Turyńskiej 100. I bynajmniej ja powiem jako pracownik, że jestem za. Wasze zdanie jest takie same, tylko jeszcze odwagi cywilnej brakuje. Bo chadzając po wydziałach, słyszy się, że oczekujecie tych pieniążków i ja powiem wprost, jest mi wstyd, że czasami nie mam finansów dla dziecka, żeby zrobić mu obiad, bo takie są realia. I to trzeba mówić głośno do wszystkich central związkowych, bo mnie nie interesuje osoba, która spoczywa na posadce wygrzanej z wykoszonym trawniczkiem, mająca stawkę większą o 100% niżeli ja. Niestety, jeżeli chcemy rozmawiać o realiach, jest TVN, rozmawiajmy o faktach i puśćmy to w całą Europę. Niestety. Myślę, że tyle z mojej strony. Nie będę tutaj więcej dodawał, nic ujmował. Koleżanki i koledzy, witam was bardzo serdecznie. Kolejna nasza manifestacja i pikieta o podwyżkę płac. Moi drodzy, co to jest 500 zł? Pracodawca 130, nawet niecałe, do 150, a my chcemy 500. Przypomnijmy sobie rok 2009. Totalny brak podwyżki, ale Fiat zarobił wtedy najwięcej. Samochody, nasze produkty szły jak z masła, jak ciepłe bułeczki. Zarobili najwięcej. Nie wiem, czy czytacie informacje internetowe. Tam podają, ile zarobili wtedy. Niby ogłosili, że była recesja. Ale generalnie Fiat zarobił najwięcej. W tym roku podali, czy zwróciliście uwagę, kilka dni temu ukazała się informacja w internecie, jakie to straty w Polsce polski zakład poniósł. Ale przejrzyjmy dokumentację finansową firmy, gdzie są ukryte pieniądze. Rezerwa ponad 400 milionów, a podają w internecie, że stracili 80. To jest właśnie logika zarządzania i oszukiwania polskich pracowników. Myślę, że wszyscy wiemy i widzimy, co się w naszym kraju dzieje. Szalejące ceny. Rząd szydzi z polskiego narodu, z polskiego pracownika. Nie ma żadnej reakcji. Co dzień to droższe paliwo. Czy zwracacie na to uwagę, ile tu jest samochodów? Każdy z was jeździ. Za chwilę 6 zł litr paliwa. Do czego my dojdziemy? No nie mówiąc właśnie o artykułach żywnościowych.
Moi drodzy, na spotkaniu w Brukseli, na naszym komitecie motoryzacyjnym, koledzy chwalili się, czy informowali nas, ile zarabiają pracownicy poszczególnych fabryk w poszczególnych krajach w przemyśle motoryzacyjnym. Średnia pensja pracownika we Włoszech to jest od 2,5 do 3 tysięcy euro. Moi drodzy, łatwo przeliczyć. Dzisiejszy kurs to jest ponad około 12 tysięcy. I to jest normalne. Jak ja powiedziałem, że polski pracownik w polskim zakładzie motoryzacyjnym zarabia 800 euro, to już tak przeliczone, to powiedzieli, gdzie wy żyjecie? Jaki to kraj w środku Europy, że są takie płace? Proszę Państwa, niestety nie możemy się poddać. Musimy tutaj walczyć o swoje. Firmy motoryzacyjne, które funkcjonują na naszym rynku, walczą o swoje. Są podwyżki w prawie wszystkich zakładach. Volkswagen Poznań, podobna fabryka jak nasza. Średnia pensja to jest około 5 tysięcy złotych. Oczywiście wiele innych dodatków. Do tego oczywiście, bo to jest pensja. A moi drodzy, na 6 tysięcy pracowników prawie 4 tysiące w związku zawodowym. I tylko w jednym. I niestety to, co tutaj zostało już powiedziane, jeśli związki zawodowe w naszej fabryce się nie zjednoczą, nie pójdziemy jednym frontem, to tego nie wywalczymy. Ale też liczymy na poparcie całej załogi. Nie może być tak, że będziecie stać z boku. Nie możecie kibicować, musicie się do nas przyłączyć. Nie tylko członek związku, ale również pracownik. Wanda Stróżyk nie walczy tylko o swoją pensję, ale również o waszą. I niestety, moi drodzy, musimy wspólnym frontem zawalczyć o nasze pensje. Fiat nie jest firmą, która mało zarabia. Jest to firma jedna z najlepszych. Nasze fabryki są postrzegane jako najlepsze w całym świecie, jeśli chodzi o koncern Fiata. Jeśli tak, to również godnie zarabiajmy. Moi drodzy, to jest nasze prawo, prawo do godnego zarobku i musimy o to powalczyć. Ja mam nadzieję, że te dalsze negocjacje przyniosą jakieś konkretne rozwiązania, ale jeśli nie przyniosą, to informujemy, że nie poddamy się. Niestety to jest ostatni już moment, żebyśmy zawalczyli o swoje. Nie możemy się poddać. Szczęść Boże i ja mam nadzieję, że wszyscy będziemy razem. Kochani, za chwilę będziemy musieli jechać do domu. Jeszcze wiceprzewodniczący regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności Sławek Ciebiera. Ale ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, tylko taką krótką. Wiecie, czym się różni pracownik Fiata od balkonu? Nie wiecie? Tym, że balkon utrzyma czteroosobową rodzinę, a pracownik Fiata nie utrzyma! Ale krótko, bo... Szczęść Boże, jak króciutko. Wy jak nikt inny, bo tu już Kaziu mówił, tu mówił już Bogdan, wy jak nikt inny, jak żaden inny zakład motoryzacyjny macie moralne prawo do podwyżek. I dzisiaj wasz zarząd powinien dostać czerwoną kartkę. Powinniście mu powiedzieć, wypierniczaj stąd z tej Polski. Wypierniczaj, wiecie to hasło, nie chcę powtarzać, nie chcę kląć, ale tak powinniście mu powiedzieć. Dość już tych rządów, dość już tych wrednych oszukiwań, dość już takiego chamstwa bezczelności. Wy zasługujecie na szacunek i o to walczcie. Macie do tego prawo, szczęść Boże. Dziękuję serdecznie wszystkim. Tutaj już widzę, że koledzy rozchodzą się do autobusu, bo kierowcy przyszli, ale moi drodzy, na koniec tylko powiem. Brak dialogu. Nie ma spotkania jeszcze uzgodnionego. W związku z tym jutro będzie wezwanie i żądanie do spotkania i chcę powiedzieć, że bardzo ucierpiało morale załogi. Bardzo ucierpiał nasz wizerunek. Także serdecznie dziękuję wszystkim za to, że tutaj zgromadziliście się, wszystkim gościom, zakładom pracy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże na drogę. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mam.